attacked the U.S. military's new weapon codenamed Honeybee. The CIA put it in the hands of the Hamid group of Mujahideen. But the Hamid fighters were wiped out. The Honeybee must still be hidden at their base, the fort at Dasmasi Laman. Unfortunately, the Soviets are looking for the weapon as well. You have to get to it before they do, and bring it back here. There's a photo of the target on your iDroid. One more thing. Apparently, one of the Hamid fighters survived. He's missing, but if you can find him, he might lead us to the target. Good luck, boss. Witam wszystkich w kolejnym odcinku gry Metal Gear Solid 5, ten Phantom Pain. Tutaj mamy za zadanie przechwycić broń eksperymentalną o nazwie Honeybee. Ta misja będzie dosyć długa, to jest dosyć spory obszar do przejechania. Most, kilka obozów. Ustawię się tylko w dobrym kierunku i ruszam w trasę. Koń tutaj bez wątpienia się przyda. Jeszcze na mapie widziałem, że będę miał za przeciwnika helikopter. Postaram się go zneutralizować, żeby mi nie przeszkadzał. Obozy sobie ominę. Za specjalnie nie mam co w nich robić. Nie będą mi do niczego potrzebne. A ludzi będę przechwytywał sobie poza nagrywaniem. Także jeden szczęśliwie pokonałem. Co mi tu zostaje dalej? Tutaj most. Też dosyć spory kawałek do przejechania. Z tego co jeszcze ocel odmówił, to gdzieś po drodze powinienem znaleźć więźnia. Jak się uda, to będę go starał się uwolnić. Kurde, to jest naprawdę duża połać terenu. Jeszcze chwila i będę przy moście. Po drodze mam nadzieję nie trafić na jakiś patrol jadący samochodem. O, już widzę most. Tutaj niestety nie mam innej możliwości pokonania tego mostu, jak albo wyrąbać sobie drogę przez niego, albo przejść dołem po cichu. Jest tu cała masa strażników. Jestem ciekaw, gdzie jestem więzień. Być może w obozie 21 albo dalej. A helikopter już słychać. Tutaj da się wspiąć. To jak nie skorzystam, jak skorzystam? Nikogo nie widać?
O, i chyba słyszę. Krzyczał strasznie. To prawdopodobnie może być to ten więzień, o którym mówili. Kurczę. Ale mam zeza. Tu jest jeszcze jeden typek. Czy jest tu jeszcze ktoś w pobliżu? Tutaj jest typ. Najbardziej mi zależy, żeby odesłać z powrotem więźnia. Nie. To nie to. Wysiadaj. Skoro wszyscy śpią, nie będą się wydzierać. Tam jest jeszcze jeden strażnik, który może się tym zainteresować, co tu się dzieje. Wolałbym jednak, żeby to się nie stało. Nie mowa. He knows about it. This is our chance. Dobra, kolego. Ten gościu akurat jest nieprzydatny w ogóle. Wszystkie znaczki ma na E. Ale jak go przesłucham, może czegoś się dowiem przy okazji. Może się coś przyda. Dodatkowo jest tu wieża strażnicza. I chyba tam ktoś się znajduje. Kątem oka coś widzę, że coś tam się dzieje. Tak, jest strażnik. Został oznaczony. To gościu stoi tyłem, jest głuchy, nic nie słyszy. Czemu mi się latarka włączyła? Wyłączyłem. Analysis complete. To było troszeczkę niepotrzebne, tak chodzić i świecić latarką wszędzie. Dobra, pływajcie w kosmos. Chodź, konik, pojedziemy sobie. Fajnie, że udało mi się tego więźnia uwolnić. Dobrze jadę? Dobrze jadę. Przeładuję sobie. Kończy mi się supresor. Będę musiał wezwać uzupełnienie amunicji i supresora. Przy okazji wymianę. Kolejny obóz. Też go sobie ominę. Do samej bazy mam. Do przejechania.
półtora kilometra. Kilometr. Jakieś ciekawostki? Nic, pusto. Ale już nie do końca. Coś mi się tutaj odezwało. Strażnicy. Drugi raz. Miałem zrobić zupełnie co innego, no nie udało się. Zostało mi jednak tylko 8 pocisków. I helikopter na horyzoncie. Tumik na wykończeniu. Jadę dalej. Przejechać ten obóz. Prawą stroną. Dobra. Czy ja wiem, czy mi się to uda? Spróbuję tędy. Lewą. No i bez problemów. Fajnie. That's an enemy gunship. A single burst from his machine gun can cut a man in half. Tread carefully, boss. Helikopter. I prawdopodobnie tutaj są też strażnicy. No właśnie. Gdzie jesteś? Troszeczkę muszę się poczekać, dopóki on nie odleci. A przede mną jest jeszcze strażnik. Który mnie zobaczył. Chyba. Być może od niego dowiem się, czy tutaj jest więcej ludzi niż on. Jest więcej. Analysis complete. So your suppressor is worn out. That gun will be as loud as any other now. If you have to shoot, be careful. A, zaryzykujemy. I? Cisza. Zoja 2. U nas wystrzelili. Istotnie nieistotny. Przyjął. LKP,
A jednak. Schowam się. Wezmę zrzut z zaopatrzeniem. Rzut z zaopatrzeniem. Ten obóz tutaj, z tego obozu słyszeli. Więc... amunicja. Muszę poczekać na amunicję. Aż ten helikopter mi stąd poleci. I zrobię sobie jeszcze jeden zrzut. Tylko muszę poczekać. Wszystko uzupełnione, fajnie. Please, supplies requested. I poczekam na helikopter. A, zainteresowali się. Kurde, jaka szkoda. Udało się. Wolałbym nie pozostawiać śpiących bądź trupów. Dobra, mam wyrzutnię, którą wynalazłem. I przeciwko sobie helikopter. Muszę być ostrożny. Oj, oj, nie trafiłem. Jest trafiony. Pali się. Co z helikopterem? Odlatuje? Ta, to by było na tyle. Obóz zaalarmowany. Same nieciekawe rzeczy się teraz zrobiły. W sumie ja zrobiłem. Teraz pytanie. Przyjdą od tyłu. I stąd, jak to będzie wyglądało. Zrobiłem małe zamieszanie, pozbywając się helikoptera. Szkoda, że nie udało mi się go zestrzelić.
Tak na razie spokój. Mam do pokonania 300 metrów przez obóz. Akurat. Czy strażnicy? Jak oni wyglądają w ogóle? No, wyglądają. Zaalarmowani. Analysis complete. Analysis complete. Dwóch oznaczonych. Muszę dostać się gdzieś w tamte okolice. Dwóch patroluje. A gdzie reszta? Plakat widzę. Analysis complete. Oj, hałasuje, hałasuje. Dobra. Udało mi się tylko ze względu na to, że pustynna burza nastąpiła. Kurde, odesłabym ich, póki jestem. Póki jest burza. Hałas i w ogóle. Tak to będę miał dwóch z głowy przynajmniej. Lećcie w kosmos. Teraz pasowałoby się schować. Tu jest kolejny typek. Kurde, no kto wizor się strasznie przydaje. Kurde, nie ma nikogo w pobliżu tutaj? Znaczy jestem zdziwiony. No, robię hałasu balonem, to zaraz się zjawią wszyscy. Albo... Nie to, tylko to. Hehe. Jeszcze jedna rzecz mnie tu interesuje do wysadzenia. Jest ten radar. To będzie dopiero zamieszanie. Jak ja tu wszystko wysadzę, a oni tutaj są. Teraz by mi pasowało się ukryć. Co? Patrzymy, co się dzieje. No, to się przyda lądowisko w pobliżu. No,
No, plany. I diamenty. Dobra, wyłączę. Jest dwóch ludzi. Jak na taki obóz nie ma więcej? Idę w kierunku wyrzutni. Dobra, pytanie, którędy droga? Dobra, skoro nie chcesz umierać, to... Dowiem się przynajmniej, gdzie są jego kumple. No, są, blisko. Tylko nie oni mnie interesują. Ale jak się ich pozbędę, będę miał mniej zmartwień później. Przynajmniej nie musiałem strzelać. Kolejna rzecz, która mi się świeci. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ten typek co tu robi? Jak on się tu znalazł? Pełno diamentów jest tutaj. Tam się świecił, tam się świecił. Jeszcze bym sobie przesłuchał tego, czy tu w okolicy coś się też nie kręci. Skubani. Ten jeszcze nie leży. Where are the others? On the ground. No i co ja tutaj mam? Muszę się dostać do celu i do tego duży diament. Kolejny diament. Kurde, zamiast iść, znaleźć tą wyrzutnię. Ja się zajmuję diamentami. To jest chyba to.
Jeśli ten gościu, ci goście nie kłamali, ja to spokojnie mogę się przemieszczać w tym momencie. Jest droga. Prawdopodobnie to jest to. Mam nie używać tego. Tak, fajnie wygląda. Aż by się chciało z tego strzelić.